Unboxing paczki od pcb Way. To wszystko, co tutaj przyszło. Wydrukowałem sobie kilka stojaków nagroty. To takie linijki inżynierskie, gięte pensety, elegancko sobie wchodzą tyłem. I mało miejsca zajmuje, można sobie pod danym kątem ustawić. To jest laserowo z żywicy wyciągane, warstwa po warstwie utwardzane. To jest trochę jak taka kość słoniowa, także to mi się podoba. To mi się podoba. O to chodzi. Sprawdza się fajnie, bo nie jest w ogóle magnetyczna. Tak jakby obcierając o krawędź, wszystkie testy nam wpadają do środka. To jest od mojego frywolnego wycierania grota. Bo tu się powinno lać wodę destylowaną. Ja oczywiście leję taką kranową. Na tym właśnie jest o wiele więcej. To są trzy groty, tak naprawdę, których ja najczęściej używam. Zliczenie w pamięci u mnie kiepsko. Różowa linieczka będzie moją ulubioną. Grot rynien. Łatwiej by je było wyciągać niż stąd, nie? I mamy kolizję. Jak przywaliłbym kiedyś, no to. Teraz jak to sobie tutaj stoi. No to widzicie, mogę sobie bezpiecznie tutaj jeździć. Ten do konektorów jest mega, bo nie topi plastiku. Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie unboxing paczki od pcb Będzie o grotach JBC, o samej stacji. Może też coś trochę powiem już po dłuższym czasie użytkowania. Ale właśnie jakby ktoś chciał zobaczyć, no jak się spisuje mała gąbka, to tu wszędzie dookoła te gluty. To jest od mojego frywolnego wycierania grota. Także ja tu trochę posprzątam i widzimy się za chwilę. Dobrze, posprzątane, już to wygląda wszystko o wiele lepiej i teraz tak, groty. A jeszcze zanim groty, to chciałem Wam pokazać lupkę, akurat tu w tym środku były 3 1,5V baterie, o, takie malutkie zegarmistrzowskie, one padły. O takie baterie zawsze ciężko, więc wywierciłem otwór i zapodałem ogniwo 4,2V, także zawsze będę miał jasno pod lupą. Także jeszcze raz dzięki Rafał za lupkę. Tutaj też sobie zrobiłem taką baterię 9V z dwóch ogniw. Na chińskie wago, ale do PCBWEA unboxing. Co tu przyszło? Co tu przyszło? I przyszły bardzo fajne rzeczy, bo ja już nie patrzyłem. Ja zamówiłem sobie stojaki, bo mi się ciągle te groty walają. Ciągle są w tym tych pudełeczkach takich. Ja muszę ich w tym szukać, nie szukać. Potem to się wszystko rozwala. I wydrukowałem sobie kilka stojaków na groty. Także ja je wszystkie sobie teraz wyjmę i wam je zaprezentuję. To wszystko co tutaj przyszło. Ja zamówiłem głównie cztery stojaki, dostałem jeszcze takie linijki inżynierskie, bardzo fajne. Może jakby ktoś z Was chciał, to pod tym filmem jedną linijkę taką rozdam. Dacie dane i mogę komuś z Was wysłać. A między Bogiem a prawdą... Gratis to uczciwa cena. Tu można się podpisać, że ta linijka należy do. Często korzystam, zwłaszcza przy obudowach diod, bo często powiem Wam, na oko już się myli, czy to jest SMA, czy to jest SMB, na przykład diody właśnie. Czasem jakieś takie są nietypowe te rezystory SMD, więc te właśnie też 210, 212, 10 też jest rzadko dosyć spotykana, ale często tam mylę, mylę, gubię te, wiecie, no te rozmiary, jak one wyglądają. No i tu mam jeszcze jakieś tam Układy scalone z tyłu to też są jakieś tam właśnie na przykład obudowa QFP 104, QFP 105. Jest duża różnica. To jakieś tam BGA ramy, tam może mniejsza Akurat to no ale na tym właśnie jest o wiele więcej przydatnych obudów. Wszystkie właśnie te. Jakie to jest obudowa T-SOPy, M-SOPy, SOP zwykły, SOP8 albo SO8, ja to też nazywam. SMB, SMC, SMA, tu mamy te SODY. To do szklanych chyba, tak mi się wydaje. Aczkolwiek nawet nie pamiętam. Melfy, tutaj też wszystkie te rozmiary rezystorów do 12,06. O, nawet nie wiedziałem, że taki jest. 10,08 <grym> spoko. Jakiś kater mnie złapał. No ale fajne, fajne to jest. O, jeszcze tutaj coś jest. Także. Przyda się, przyda się. Ja też mam tu akurat takie trzy. No ale główny temat filmu to jest właśnie stojaki. Tu są takie stojaki drukowane, ponieważ ogólnie stacja ma tak. Cztery, tutaj ma ten schowek, tylko ja tutaj mam mikroskop, który sobie jeździ na, na stojaku. Jak te groty wystają, ja się boję, że je zetnę, złamie i zniszczę, a te groty są dosyć drogie. E, więc stojaczek. Te wszystkie stojaki da się przykręcić do stacji, żeby były na stałe, e, zamocowane razem ze stacją. Tu jest takie właśnie mocowanie, to jest mocowanie na taką antenkę do kabla, taką odgiętka to jest, tam się niby tu daje, albo z drugiej strony, jak kto lubi. No i ktoś pomyślał, że można by to wykorzystać, żeby przykręcić stojak, albo właśnie też używać go w ten sposób. On tu ma jeszcze na pensety, te sześć miejsc i te chyba też są na pensety, aczkolwiek nie. Są też takie na odsysacz że mają taką, wiecie, szeroką tubę, że można wziąć sobie właśnie odsysacz i sobie go umiejscowić spoko. To też jest taki stojący. Na ile? 5, 10 na 11 grotów. Tak mi się wydaje. Ten jest na ile? 5, 10, 11, 12, 13, 18. Nie wiem. Yy, tyle grotów chyba aż nie mam. I tu mam je 3 rzędy po 2, 4, 6. No to też jest 12, 18. Zliczenie w pamięci u mnie kiepsko. Yy, tu jeszcze wysłali takie próbki, ich logo, powiem Wam. Przejroczyste, i widać, że to nie jest wtryskowo odlane, tylko widzicie widać warstwy takie pod skos, także widać, że oni to drukują. To w ogóle wykończenie jest takie mega, mega gładkie, mega fajne. Czy na tym widać warstwy? Powiem Wam tak gołym okiem. No dobra, są warstwy. To jest trochę jak taka kość słoniowa, także to mi się podoba. I tu jeszcze takie fluorescencyjne logo. Fajnie. No i liniki z każdej możliwej po prostu barwy. Różowa. Różowa linieczka będzie moją ulubioną. Mm -hmm. To mi się podoba. O to chodzi. Taka Barbie, trochę taki pudrowy róż bez kitu. Fajna. Zostawiam ją sobie. Tej wam nie wyślę na pewno. No, ale przejdźmy do grotów. Ja się tutaj muszę trochę pobawić, wyjąć te wszystkie groty, powkładać. Opowiem wam o grotach, tak, żebyście też mieli coś z tego filmu. Które są moje ulubione, które, które jakby są mało potrzebne, do czego, no też wiecie, ja też robię bardziej energoelektronikę, bardziej takie chłodzone rzeczy, jakieś tam citeki ostatnio naprawiałem, dwudziestki piątki też, dwie się przewinęły, także opowiadamy jeszcze raz o grotach już po czasie po prostu, po dłuższym czasie użytkowania. A, a właśnie te jeszcze, te mogą być takie też fajne, bo to, to takie mało miejsca zajmuje, można sobie pod danym kątem ustawić, w zależności jak nam pasuje, tylko akurat tu jest problem, że jest tylko na 6 grotów, trochę mało no a tu odpowiednik po prostu większy chyba, że nie tak, tak za tym jakby ktoś chciał, próbował to nie no ale tutaj też można tak elegancko sobie poeksperymentujemy z każdym, to będzie taki luźny odcinek, wiecie, o pierdołach yy, gięte pęsety tyłem elegancko sobie wchodzą tyłem, no tu mam taką dosyć szeroką, taką pęsetę z grubną tyłem trochę wystaje, można się nadziać, także po prostu będę zginał, wkładał i ona nie opada na dno, żeby nie była taka wiecie, że o właśnie, że ona walnie o coś. Tylko jak ją wsadza się i puści, to ona własną sztywnością się trzyma w powietrzu, także nie ma co się martwić o końcówki. Tu mam taką bardzo ostrą pensetę, dosyć szeroką też. Zobaczcie, one są bardzo zbliżone. Ta jest taka bardziej gruba, taka twardsza. Ta jest taka do bardziej precyzyjnych rzeczy. Także no też ją zawsze, zawsze jej nie miałem pod ręką, bo zawsze się głupiła, bo jej rzadko używam. Tu mam taką ceramiczną. To też mi kiedyś widz wysłał. Bardzo dziękuję. Sprawdza się fajnie, bo nie jest w ogóle magnetyczna. Bo do tych czasami jakieś turbo, mikro SMD tam nie wiem, rozmiar tam 02, jak to jest? 0201, tak? Takie turbo małe rzeczy się kleją czasami do, do tych penset. Magnetycznie po prostu. No także, także ta akurat nie wchodzi do żadnego, więc do tego podwójnego, grubego tak sobie na luzie wchodzi. Spoko, z nimi trzeba uważać. Jak ona o coś uderzy, ona potrafi się połamać. Po prostu pęka ta ceramika. No ale coś za coś. I też ceramiczna jest dobra przy wylutowaniu gorących rzeczy, że jak trzymamy, to nam nie przychodzi ciepło w palce. Bo jak coś bardzo długo trzymamy i, i grzejemy hotem, to po prostu ciepło przewodzi i zaczyna parzyć penseta w palce. Także ceramiczne pęsetki też są spoko. No ale tutaj głównie chodzi o groty. Powiem Wam teraz tak. Moje ulubione groty do tych rzeczy, co ja robię. Wcześniej miałem dużą minifalę, która była za duża i małą minifalę, która jest za mała. Chociaż ta malutka do NANDów się bardzo dobrze sprawdza. W telewizorach jakieś NANDy albo TQFP44 też spoko. Ale na co dzień używam średniej minifali, bo jest praktycznie uniwersalna prawie do wszystkiego. Jak ona już nie ma mocy, nie daje rady, no to wyciągam po prostu grot do rynien. Mój grot do to jest właśnie 245966. Tutaj mamy numerki. I ta minifala średnia. Tam są tylko 3 do 245 i to jest właśnie numer 931. Czekajcie, muszę odebrać telefon. Także tak naprawdę mając ten duży grot do rynien, ta mi fala no, trochę się robi zbędna, aczkolwiek fajnie ją mieć, wiadomo, fajnie używać. Tu mam taki fajny grot, kopytko, do, do przylutowania przewodów, bo on tak ładnie dookoła okala przewód. Jego numer jest 245763 czekajcie, on to pokaże 763, widać? No powiedzmy, że widać fajnie też go mieć. Aczkolwiek tak żeby sobie kupić dla jaj trochę może być drogo do mikro mikro malutkich rzeczy elektroniki no to taki mal, malutki paluszek ostry. 029 przydaje się do jakichś tam złączy mikro USB USB C. Albo do mikro elektroniki Bejzusa banki naprawiałem tam była taka obudowa właśnie. Yy, może to nie był wson to jakiś tam był. XQFN to chyba był, tak. X, może XQFN to był. 2 mm na 2 mm. Także właśnie tym Tym takim najmniejszym grocikiem sobie tam poprawiałem luty. Co jeszcze? Dla mnie łopata. Do Goldpinów, do wylutowywania transformatorów impulsowych w ładowarkach C245, czyli Cardridge 245, bo rączka to jest T245, a groty to są C, czyli Cardridge. T, nie wiem, to oznacza handle to powinno być H245, no 949, także on ma chyba 32 mm szerokości, ta łopata, i po prostu latam sobie prawo, lewo, prawo, lewo, wyciągam transformatory bez użycia hotera. Także to są trzy groty, tak naprawdę, których ja najczęściej używam. Nożowe, nożowe też używałem trochę nożowych, ale od kiedy zacząłem używać minifali, czasami minifala jest za krótka i nóż się faktycznie przydaje, i teraz tak jest, ostry nóż ścięty w diament albo jest taki nóż mniej ścięty, on lepiej grzeje. To jest 245765, a ten ma 939, ten ostry ścięty w diament. I obydwa są dobre, tak naprawdę. Ten jest do SMD lepszy, bo jest właśnie taki ścięty, łatwiej nim gdzieś podejść. Ten się bardziej nadaje do właśnie wylutu jakichś rzeczy, kondensatorów do wylutu, bo jest właśnie przez to, że jest nie taki ostry, lepiej przekazuje ciepło, nie? Mały nóż, mało używam. Tu też mam taki precyzyjny stożek. Precyzyjny, długi stożek 2, 4, 5, 9, 5, 7. Do trudnych dojść, bo on też jest taki przedłużany. Może tego nie widać teraz po nim, ale on jest no, on jest dosyć długi, także on wchodzi w ciekawe, fajne miejsca. Jak czasem, właśnie nie ma jak podejść, to nim podchodzę. A to też jest taki grot, jakby dodatkowy. I tu mam taki zakrzywiony paluch. On też jest przedłużany względem innych grotów. Zobaczcie, ma lancę dłuższą bo są właśnie niektóre groty w dwóch typach, albo krótkie, albo przedłużane nie? także ten jest akurat przedłużany 245259, bardzo mało go używałem prawie, prawie do niczego go nie używam tak na co dzień, No tylko ja też robię specyficzne rzeczy nie? mały nóż, to do SMD-ków może trochę chociaż tak nie za bardzo, ten już omówiłem ta minifala też taka awaryjna, duża awaryjna więc tak naprawdę mówię Wam, to są trzy moje ulubione groty ten się też czasem przydaje, i jakbym miał wybrać nożowy, powiem wam, kurde, nie wiem który, bo te obydwa używam porówno. Nie? Także czyścięty w diament. No, ścięty w diament słabiej przewodzi ciepło, nie? przez to im ostrzejszy grot, im dłuższy, tym ciężej utrzymać temperaturę na jego końcu. Temperaturę, tak, temperaturę. Zadaną temperaturę. Ciężej utrzymać. Im grot jest taki bardziej toporny, na przykład ten toporniak to ja mówię, to z grot do rynien nim wszystko, wszystko da się polutować. Nie? I to, ten na 300 stopniach lepiej żyre niż ten na, te na przykład na 400 nawet, nie. Więc no, nie przegrzewamy. Więcej ciepła jest w stanie dostarczyć, przez to, że on ma taki tutaj kondensator ciepła, że tak powiem, nie. Taka ta gruba jest ta tulejka. Te mają o wiele węższe te tulejki, no ale wiadomo, każdy grot jest do czegoś innego. A jeśli chodzi o stojaczek, to już wam powiem chyba wybrałem już ulubiony, tych nawet nie będę musiał przypasowywać. Nie będę go przykręcał, żeby był też taki mobilny, że wiecie, że mogę sobie podjechać, właśnie wyjechać. Także to jest spoko, bo coś przyczepione do stacji to fajnie wygląda na projektach. Te wszystkie projekty ja wam spróbuję podlinkować w opisie. To są gotowce. Ja tego nie projektowałem. Po prostu wchodzimy i właśnie też do T12 te są projekty takich standów, do mniejszych grotów, dam na C210, no różne nie. Także jak sobie na tym jakimś tam na tych wszystkich portalach ja wam podlinkuję, skąd to pobierałem. I oczywiście. Partnerem kanału i odcinka jest PCBWay. Tam to było wszystko zamówione. Tam możecie sobie zamówić, wydrukować. Możecie poprosić kolegę, który ma drukarkę 3D, żeby wam wydrukował, jak chcecie, nie? Aczkolwiek odpowiem wam od PCBWay, a oni drukują w żywicy. To jest, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest laserowo, z żywicy wyciągane i warstwa po warstwie utwardzane. Przez to wykończenie jest naprawdę gładkie. Powiem wam, no to jest jak taka kość słoniowa. To jest tak, taka trochę, jak takie kule do nie, nie kręgli, do bilarda. Trochę to ma takie wykończenie jak kule do bilarda. Tak samo obudowa Ridena też była od nich brana. I powiem Wam, to jest tak gładziutkie, to jest tak eleganckie, ładniutkie. W domu ciężko takie jakby warunki, jakość wydruku osiągnąć, nie? Ale wiadomo, to są tylko stojaczki na groty. Co ja Wam mogę więcej powiedzieć? Jak ktoś lubi mieć coś takiego, wiecie, na stałe razem z lutownicą, to też spoko. Bo to jak się pochyli, a sobie nawet sadzę groty, zobaczymy jak one... A, tu jest takie zwężenie, więc one nam na wylotnie. O... To one by były dosyć. No dobra. Łatwiej by je było wyciągać niż stąd, nie? Także to też byłby plus. To też mogły być plus. Aczkolwiek ja chcę mieć jak najniżej wszystko. No, ponad stacje by dużo nie wystawały, bo na przykład w tym stojaku, widzicie, patrzcie, jak jadę tym i mamy kolizję. Jak przywaliłbym kiedyś, no to. Jednym walnięciem, jakbym tu miał na przykład 4 groty, to można ponad 1500 zł. Skasować. Teraz jak to sobie tutaj stoi. No to widzicie, mogę sobie bezpiecznie tutaj jeździć tym wszystkim. Właśnie o to mi chodzi, że to było zorganizowane. Nie walało się, nie latało. Jeszcze przetestujemy sobie na przykład ten oto stojaczek. Jak tu głęboko groty wchodzą. No, bardzo podobną wysokość. Też to jest takie bardziej zwinne jak tylko nagroty. No ale przy okazji ja sobie chciałem zobaczyć, czy mi się sprawdzi takie coś z pensetami. Wiadomo, jeszcze muszę potestować te stojaki w praniu, jak to wyjdzie przy pracy. No o jest Ojej, ale przybliżyłem. Nawet nie widziałem. No, mniej taki balki. Jest na 11 grotów, a ja mam 12 grotów, tak? Bo jak jeden będzie w rączce, to wszystkie miałbym. Te zapełnione. Też spoko opcja. Ten jeden bardziej długi, wystający. Jak wystaje, no chowa się też jakby na równo ze stacją, także git. Bo nawet jak na przykład tutaj w tym kanale, tutaj się zaczepia, wyciąga się rączkę i te groty tak sobie siedzą, nie? To jak to jedzie, widzicie, mogłaby być kolizja. Zwłaszcza, jak byłby wyższy grot. Jeszcze z tym szerokim też są takie problemy, że na przykład ja go tam nie wsadzę, nie? więc ja go tak zawieszam i tak wale. Także jak spadłby na wyświetlacz, mógłby coś porobić. Tak samo ciężko z nim jest odłożyć w ogóle rączkę, bo rączka musi dotykać tego, tym kołnierzem tutaj zewnętrznym, żeby przesta przestawała grzać ta stacja. Nie? Więc to też tak ja kładę na boku, tak no fajny grot, ale trochę chyba nie przemyśleli, jak on powinien być tutaj odkładany, bo ten kanał jest tutaj za wąski. Chyba rozumiecie o co chodzi, nie? Także, jakby tutaj nie było tych bocznych, albo chociaż jednego bocznego wzmocnienia, no to byłoby lepiej. Druga sprawa, syfy z gąbki. No, ja jestem oldschoolowy, używam gąbki, bo tutaj też jest taki, jak to ludzie mówią, łoniaki. No, nawet wejście się trochę zgadza, ale <ścoughs> porzućmy te głupie żarty męskie. No, ja po prostu używam gąbki i na przykład, jak tak, czekajcie, znajdziemy sobie Weller'a. To był wcześniej. Weller. I Weller. To akurat są podróbki. Gąbka z dziurą. Ktoś mi pisał kiedyś, o, nawet gąbkę masz z dziurą, byś to wymienił na lepszą, bla, bla, bla. Jak powiedzieć, że się nie znasz? Bez mówienia, że się nie znasz. Ta dziura właśnie służy po to, że jak mamy grot i go czyścimy, to tak jakby obcierając o krawędź, wszystkie testyfy nam wpadają do środka. Ta gąbka oryginalna JBC nie ma otworu. Ja myślałem, że go może wyciąć, tylko ona też jest na tyle mała. Fajne jest to silikonowe, to, to właśnie otoczki, nie? bo na przykład tutaj musiałem tak jakby strzepnąć o stół, żeby taki wielki bąbel się pozbyć tutaj tego bąbla da się pozbyć o ten silikonowy, jakby tutaj nie wiem basenik, że tak powiem no ale to jest na tyle małe, że te wszystkie właśnie kawałki wyskakują na boki bo one sprężynują o gąbkę, się odbijają tutaj na boku stacji było pełno takich, wiecie, kleksów ja to wszystko zeskrobałem teraz starą kartą płatniczą tego, nie lubię używać rzeczy, które się zużywają w takim sensie, że no gąbka jest praktycznie wieczna, mogę jej latami używać zanim się zużyje. No tutaj da się szybko to dosyć zapchać, także ja tego używam tylko w momencie, gdy potrzebuję super czystego grota z zewnątrz dookoła, ze środka, no to wtedy faktycznie tutaj walę w tę gąbkę i ona naprawdę robi robotę. Plus jest też taki, że nie trzeba mieć wody, że po prostu wiecie, przychodzę, gąbka jest totalnie wyschnięta, nie muszę nic dolewać, tylko dobra, chcę coś szybko polutować, pyk, pyk, pyk. Fajne rozwiązanie, że jest dualne, tylko no Fajnie, byłaby była większa gąbka. No, będę też eksperymentował, wycinał otwory w tej gąbce. Może to się sprawdzi lepiej, może to się sprawdzi gorzej. No ale syfu tutaj na biurku dookoła robi. Sami widzieliście. To nie było jakoś. Nie, nie pracuję jakoś dużo, to nie jest produkcja w firmie. Tylko ja tam naprawiałem jakieś tam ładowarki, coś tam, coś tam nagrywałem. Wiecie. Zwy, zwyczajne, codzienne użytkowanie, ale ze stacji jestem i tak mega, bardzo zadowolony. Przejście z Wellera. Weller nie miał mocy. No ten system grzania Wellera jest litny, bo tam grot dotyka grzałki od czoła. Tam się robi taka poduszka powietrzna, to się wszystko krzywi, to się wszystko utlenia, także to było takie średnie. Potem używałem trochę T12, T12 spoko, aczkolwiek Weller był chyba mocniejszy, lepszy był Weller niż T12. No i krótko po T12 akurat właśnie Renex tutaj się ze mną skontaktował. Dziękuję firmie Reneks, mieliśmy taką właśnie współpracę i no, powiem Wam, jakby system JBC i groty to jest petarda, to jest naprawdę petarda. To, co potrafi taki mały grocik. To, że tu jest grzałka wbudowana, to, że jest ten właśnie akumulator tutaj energii cieplnej w postaci tego zgrubienia, to, to jest przepaść. Rzeczy, których nie mogłem zrobić kiedyś, Wellerem czy, czy T12, musiałem hotem z zewnątrz, wiecie, podawać, a teraz ja po prostu biorę sobie tego grota do rynien, 300 stopni i wszystko idzie, nie? A kiedyś 350 to odpadały pady, przegrzewało się. Druga sprawa też jest, że jeszcze mam hotera Iksuna, nie? H310 powiem wam mega, naprawdę super hoter. Nie ma porównania, aż żałuję, że wcześniej sam nie kupiłem tego hotera albo quicka czy coś, bo ten, który używałem, no to po prostu był ból. Za mało energii, za mały przepływ, no był za słaby. Teraz no. z JBC i z Shunem. Czy jakimkolwiek innym hoterem, który ma około 1 kW, ma te wszystkie, wiecie, ustawienia Axiom też ma bardzo duży plus. Jest niedorobiony, jest tak typowy chiński produkt, jest cały czas jakby w budowie, nie? Ale tryby rozlutu, nie? Mamy standardowy. Mamy tutaj Gentle Connector Mode. Mamy standardowy Desoldering Turbo Mode. To on grzeje na maksa, to jak macie radiatory czy coś, to jest petarda. No, standardowy, zwykły. Standard średni. Ten do konektorów jest mega, bo nie topi plastiku. Nie wiem, jak oni sterują grzałką, nie wiem, jak, jak tutaj. Nie wiem, jak działa ta strategia. Czy to jest po prostu sposób, nie wiem, sterowania z przestrzałem, jakby temperaturowym, czy nie. Czy tu chodzi jakiś PWM. Nie wiem, czy oni zwalniają turbinę. Na ucho może jest minimalna różnica. Na ucho, jak on pracuje, ale powiem, Wam, te, te tryby pracy robią naprawdę robotę. I też dużo ludzi mówi na przykład, że. Hotery JBC i hotery Wellera nie palą plastików, a na przykład Quick pali plastiki. I powiem wam, ciekawi mnie, bo nie miałem ani, ani Quicka, nie miałem tak, wiecie, na, na serwisie kiedyś pracowałem Quickiem, ale to, to nie był mój, tylko tam należał do serwisu. Nie pracowałem Wellerem, nie pracowałem JBC. Ciekawie jakby AXION miał podejście do Wellera i JBC, jeśli chodzi o palenie plastików, no na przykład na tym Connector modzie. nie? No, także... Bardzo fajny hoter, więc no, mam o wiele lepszy sprzęt teraz i mogę podejmować napraw, których wcześniej naprawdę nie było mowy, żebym podszedł. Bo no, urywały mi się czasem, pady odklejały od przegrzewania Wellerem czy T12 nawet, a przy JBC, przy tym dużym grocie, właśnie tym Dorynien, nie ma tego problemu. No dobra, słuchajcie, co ja Wam jeszcze mogę tutaj powiedzieć, ja tu się jeszcze tymi pobawię. Jakieś szybkie wnioski, żeby nie przedłużać tego filmu. Jedna osoba niech wybierze kolor, oczywiście oprócz różowego, napisze, napiszcie po prostu kolor jaki chcecie. Ja Wam dokładnie napiszę, co macie napisać w opisie pod tym filmem na YouTubie, tylko na YouTubie, bo ja publikuję też na Facebooku, publikuję na Instagramie. Także mówmy się, że tylko na YouTubie w komentarzach. Jeśli oglądacie to na innej platformie, musicie wejść na YouTube i tam napisać jaką linijkę chcecie. I ja pewnie napiszę, chcę linijkę, po to, żeby mógł wyszukać Wasze komentarze. Jak będą błędy bez E, czy ktoś napisze, chcę linijkę, to, to nie będzie brany pod uwagę. Kogoś tam wybiorę, skontaktujemy się potem mailowo i myślę i komuś linieczkę. Póki co zostaje mi nagrywać, testować, pracować, sprawdzić, jak się używa ten stojaczek. Może, może będę miał tylko ten, a ten na, na pensety jakoś osobno. Czy, no, no jeszcze nie wiem. Po prostu jeszcze nie wiem. Dziękuję PCBWayowi za oczywiście bycie głównym sponsorem kanału. Także tutaj mam taką fajną, magnetyczną zawieszkę. Jak na jakieś targi, gdzieś będę jechał, to skulptor, czyli rzeźbiarz po angielsku, no bo trochę po chińsku jet im zrobić było ciężko, więc zapewne zrobili tak po angielsku. Tutaj mam do zabawy i pokazywania, jakby jakości wydruku. Na jakość wydruku naprawdę nigdy, nigdy nie można było narzekać. Oni tam jeszcze mają w ogóle wszystko: jakieś cięcie laserowe, gęcie blachy. Oni, oni naprawdę robią wszystko od początku do końca. Jak ktoś z Was chce zrobić jakiś produkt firmowo, biznesowo. Oni wam zrobią, poskładają, posklejają. No, gotowy produkt można sobie zamówić, można sobie półprodukty zamówić. Także jeszcze raz dziękuję PCBY'owi za gadżety, za, za wydruki. No i co? Taki luźny film. Pytajcie, jak macie jakieś pytania właśnie o właśnie JBC, o użytkowanie, co sądzę. No nie wiem, pytajcie. Trochę na początku bardzo wkurzające, znaczy trochę bardzo wkurzające było to, bo patrzcie, Weller, co sobie wiecie, stawiam tu. Rączka lutuje, pracuje, lutuje, pracuje. Do tej zawsze trzeba sięgać. To też jest problem, bo tu muszę mieć wtedy porządek, wiecie, na biurku. Nie mogę się zastawić sprzętem, żeby sobie tego wszystkiego używać. No ale wiadomo, coś za coś. Pewnie da się dokupić stojak, rączkę, no ale jak jest JBC, JBC, no to wiecie, koszta, 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 nie? No dobra, ja kończę, nie przedłużam. Dzisiaj taki luźny, luźny odcineczek właśnie o ogrotach, o PCBWayu, podstawkach, moje spostrzeżenia. Dzielcie się też waszymi jakby uwagami, doświadczeniami. No, jeśli chodzi o sprzęt, JBC, groty, no i inne stacje lutownicze, dużo ludzi też poleca chińską stację, ale mieć oryginalne groty, to te też się chyba sprawdza. I te Chińczyki właśnie często mają luźną rączkę, nie? No, oczywiście też są dwa, trzy razy tańsze. Więc piszcie, czy Chińczyki są spoko, czy nie. Jedni ludzie piszą, że tylko JBC ze względu na bezpieczeństwo. Rozumiem, jak naprawiamy sprzęt za tysiące złotych, no to Chińczykiem, no... Można mu nie ufać, co on tam robi z tą lutownicą, czy jakiś potencjał nam się może pojawić na grocie, więc to wszystko wiecie. To zależy, czy amatorka, czy jakiś użytek profesjonalny. Nie wiem, jak macie większe wiedzę, doświadczenie. Czekam na Wasze komentarze. Zapraszam Was też na grupę na Facebooku Rzeźbiarnia. Tam możecie pytać, wymieniacie doświadczeniem. Całkiem fajna społeczność nam tam rośnie powoli. No i co? Żegnam się z Wami na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Piszcie komentarze. Trzymajcie się. Cześć a jeszcze jeden temat, zapomniałem, bo tu się powinno lać wodę destylowaną ja oczywiście leję taką kranówę, groty jeszcze żyją no, czy robię poprawnie, nie robię poprawnie, no ale mówię Wam jak jest, tutaj na tym morzu on jest trochę przegrzany, przepalony, no mam nadzieję, że, że to tylko lutowie jest po prostu przegrzane, przepalone na nim bo 350 stopni na nim naprawdę grzeje o wiele mocniej niż 350 na przykład na takich mniejszych, no ale dobra do dwóch razy sztuka, kończę ten film, trzymajcie się, cześć! Może śpiasz tu z ostro z kratami działa, jemu cześć, jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi, Wierzę lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.